Eksperci żywieniowi, trenerzy personalni, lekarze przez cały czas bombardują nas informacjami na temat nawyków, dzięki którym będziemy żyli długo i zdrowo. Długo i szczęśliwie! Nikt jednak nie przekazuje analogicznych informacji na temat związków. A nie da się ukryć, że jedne związki z jakiegoś powodu są w stanie przetrwać całe dekady, a inne rozpadają się po niespełna kilku miesiącach przy dobrym wietrze. Właśnie dlatego w dzisiejszym filmie wyróżniłam 7 zachowań, które charakteryzują zdrowe i długowieczne związki, oraz jak te same zachowania wyglądają w niezdrowych związkach, abyście mogli mieć porównanie. A skoro mowa o długowieczności, to czy wiecie, że plus, czyli partner tego odcinka, jest z nami już 25 lat? Z tej okazji przygotował dla Was super prezent, więc oglądajcie do końca, aby poznać więcej szczegółów. Kłótnia to nie walka o dominację w związku. W każdej, nawet zdrowej relacji może dojść do kłótni. Kluczowe jest jednak to, jaka stoi za nimi motywacja i czy rozwiązują pomiędzy Wami spięcia i nieporozumienia, do których może dojść. Jak to wygląda w niezdrowym związku? W niezdrowym związku kłótnia służy jako przyrząd do osiągania w związku władzy. Może objawiać się to tym, że celem nie jest rozwiązanie jakiegoś konkretnego problemu, ale udowodnienie drugiej osobie, że nie ma racji, a ty ją masz. A kiedy drugiej stronie brakuje argumentów i okazuje się, że to ty masz rację, wygrywasz i tym samym obrastasz w piórka. Krzyki, czepianie się słówek, wypominanie, oskarżenia, odwracanie kota ogonem i manipulacje. Tak w wielkim skrócie wygląda kłótnia, która nie prowadzi do obopólnego porozumienia. Kompromis nie wchodzi w grę, zawsze to jedna ze stron musi postawić na swoim. I świadczy to oczywiście o obsesji na punkcie kontroli w związku. Często partner, który chce mieć pełną kontrolę, osiąga ją właśnie w kłótniach, bo w ten sposób udowadnia samemu sobie i partnerowi, że dyskusja z nim nie ma żadnego sensu, bo i tak zawsze wyjdzie na jego. Co jest zgubne, bo po pierwsze, w ten sposób porozumienie nie jest osiągane, rana jest jeszcze bardziej rozdrapana, a atmosfera, zamiast się oczyścić, staje się coraz bardziej gęsta. A po drugie, może bardzo efektywnie zniechęcić drugą osobę do szczerości, czy nawet chęci dialogu, a mało komu na dłuższą metę uśmiecha się życie w związku, w którym nie ma się nic do powiedzenia, a każda sugestia od razu zamienia się w karczemną awanturę, której nie sposób wygrać z osobą, która ma obsesję na punkcie wygranej. Jak to wygląda w zdrowym związku? W zdrowym związku kłótnia może służyć oczyszczeniu atmosfery, bo w kłótniach nie ma nic złego. Dzięki nim wyrażamy swoje emocje i zderzamy nasze wizje wspólnego życia. Oczywiście ich celem jest rozwiązanie problemu i znalezienie porozumienia. Nie ma wzajemnych oskarżeń, a raczej próba zrozumienia punktu widzenia partnera, które może być inne od naszego, ale skoro chcemy razem żyć, chcemy też osiągnąć kompromis. O wiele lepsze jest pokłócenie się z partnerem raz na jakiś czas i oczyszczenie atmosfery z zalegających pretensji, niż kłócenie się po to, żeby poczuć się górą w związku. Kiedy wpadamy w wir relacji, jesteśmy trochę jak Jim Carrey w filmie Jestem na tak. Przez cały czas płyniemy z prądem relacji, mówiąc tak na wszystko i zgadzając się we wszystkim z partnerem. Kiedy jednak mija trochę czasu, faza ekscytacji związkiem opada i emocje również, wracamy do bardziej zdroworozsądkowego podejścia i wtedy następuje często duży test dla relacji. Najczęściej wtedy, kiedy nie zgadzamy się z czymś z partnerem, mamy inną opinię albo chcemy powiedzieć po prostu nie. Jak to wygląda w niezdrowym związku? W niezdrowej relacji komunikacja jest trochę jak próba wykonania telefonu na szczerym polu na wsi. Po pierwsze, boimy się wykonać ten telefon, bo wiemy, że jakość połączenia będzie miała dużo do życzenia. Połączenie może się zerwać i przez cały czas możemy słyszeć trzaski. Kiedy wyrazimy własną opinię na jakiś temat, partner może wpadać w złość, być emo, generalnie zachowywać się jak obrażony ośmiolatek, któremu właśnie odmówiliśmy zakupu zabawki. Boimy się powiedzieć nie, bo każde nie jest przez partnera odbierane personalnie, jako atak w jego stronę, który oczywiście on musi odbić w twoją stronę. Tak, abyś oczywiście poczuła się winna, że w ogóle nie chcesz czegoś z nim robić, albo spędzać czasu, albo próbować zrozumieć jego hobby, czy zrobić coś nowego. Jak to wygląda w zdrowym związku? W zdrowej relacji, komunikując się z partnerem, czujesz się, jakbyś wykonywała połączenie w 5G w centrum miasta. W plusie oczywiście. Przede wszystkim nie boisz się wykonać połączenia, bo wiesz, że jego jakość będzie krystalicznie czysta, nigdy się nie zerwie, ani nie będziesz mieć żadnych opóźnień. W zdrowej relacji nie będziesz się bała mówić, co naprawdę myślisz,
myślisz w danym momencie, bo będziesz wiedziała, że komunikacja z twoim partnerem jest po prostu płynna i możesz zawsze dojść do jakiegoś konsensusu. W momencie, kiedy mówisz nie, jest to zdrowe, ponieważ nie odmawiasz partnerowi jako osobie, tylko czynności, na którą nie masz ochoty albo nie jesteś w stanie emocjonalnym, aby akurat ją wykonać. Partner to rozumie, okazuje wsparcie lub otwiera dialog, a nie zamyka się obrażony. Można powiedzieć, że działa to trochę jak odwrócony gaslighting. Za każdym razem, jak odmawiasz partnerowi, ale masz z tego powodu poczucie winy, często wyciągnięte z poprzednich niezdrowych relacji, i z tego powodu zaczynasz się tłumaczyć i przepraszać, twój partner wtedy szybko to ucina, mówiąc, że nie masz za co przepraszać. To dobrze, że mówisz, jak naprawdę się czujesz, zamiast dusić to w sobie albo robić coś wbrew sobie. Wyobraź sobie, że masz klaustrofobię i przez cały czas jesteś zmuszona do tego, aby siedzieć w windzie. Tak mniej więcej można opisać tkwienie w relacji, w której jesteś więźniem. Często zdarza się, że jesteśmy w związkach z osobami toksycznymi, które przykładowo wysysają z nas całą energię życiową, albo przez które nie możemy rozwijać swoich skrzydeł, świadomie bądź nieświadomie wywołują kłótnie, wzbudzają poczucie winy, obarczają cię swoimi problemami, ciągle chcą potwierdzenia, że robią wszystko dobrze, potrzebują otuchy, nieustannego klepania po plecach, a ty masz przy tym coraz mniej energii i czujesz się wypompowana, bo całe wasze życie kręci się wokół tej osoby i jej problemów, które jako jedyna z waszej dwójki starasz się rozwiązać. Może być też tak, że twój trzymający cię w klatce partner manipuluje tobą, żebyś nie zostawiała go samego, nie wychodziła bez niego, nie ufa ci, że nie masz złych intencji i ciągle wywołuje u ciebie poczucie winy związane z realizowaniem siebie i spełnianiem własnych potrzeb. Jak to wygląda w zdrowym związku? W zdrowym związku czujesz, że możesz oddychać, możesz rozwijać skrzydła i iść do przodu, a twój partner nie trzyma cię za kark, wspiera, mobilizuje, motywuje i kroczy dumnie obok ciebie. Nie jest chorobliwie zazdrosny. Nie ma obaw, że kiedy wyjdziesz bez niego albo awansujesz, to go zostawisz, bo już nie będzie ciebie wart. Bez względu na poczucie wartości, jakie ma, cieszy się z twoich sukcesów i jest chętny do zdrowej i równej komunikacji z tobą. Wyobraź sobie, że nosisz torebkę, która jest zrobiona ze szkła. Jest naprawdę piękna i ślicznie z nią wyglądasz. Problem natomiast jest taki, że zamiast się nią cieszyć, przez cały czas musisz się o nią martwić. Nie możesz nią rzucić, bo się potłucze. Musisz uważać, jak przechodzisz z nią koło ludzi albo przedmiotów, ażeby jej nie zarysować. Zakres rzeczy, które możesz do niej wkładać, jest mocno ograniczony, bo mogą ją potłuc od środka albo porysować. I podobnie jest ze związkiem. W tym niezdrowym musisz się cały czas martwić o hipotetyczne sytuacje. Co będzie, jak coś zrobisz, zaproponujesz, powiesz. Za każdym razem, kiedy chcesz gdzieś wyjść z koleżankami, zastanawiasz się 10 razy, jak to powiedzieć, a kiedy chcesz zwrócić mu na coś uwagę, nawet na jakąś pierdołę, wolisz ugryźć się w język, bo boisz się, że wyniknie z tego kolejna awantura albo że się obrazi na amen i to jeszcze ty będziesz musiała go za to przepraszać. Jak to wygląda w zdrowym związku? W zdrowym związku twoim partnerem nie jest jajko. Nie musisz się z nim obchodzić w białych rękawiczkach i chodzić wokół niego na paluszkach. Nie boisz się być sobą, robić tego, na co ty masz ochotę i mówić szczerze, co cię cieszy, co cię boli. Jesteś szczęśliwa, czujesz się szanowana i adorowana, ale jednocześnie na tyle niezależna, że nie potrzebujesz jego pozwolenia, żeby wyjść z koleżankami, czy też nie musisz bać się, że się obrazi albo wkurzy, kiedy poprosisz, żeby zawiózł cię do pracy albo posprzątał po sobie te brudne szklanki z biurka. Spotkałam się kiedyś ze stwierdzeniem, że kolesie, którzy mówią, że wszystkie ich ex były szalone, tak naprawdę umawiali się z normalnymi dziewczynami, które sami doprowadzali do tego, że robiły szalone rzeczy. No bo umówmy się, jeżeli spotykasz się z kolesiem, który przez cały czas robi krzywe akcje, miał przypadki braku dochowania wierności, umawia się z kimś na boku, kręci, mąci, kombinuje, ma coś ciągle do ukrycia, no to z czasem serio można dorobić się paranoi, nawet jak wychodzi do śmietnika wyrzucić śmieci. Takie sytuacje powtarzają się nagminnie. A ty zaczynasz wątpić, czy aby na pewno właściwie postrzegasz rzeczywistość i czy może to z tobą coś jest rzeczywiście nie tak. I czy wtedy masz nieuzasadnioną paranoję i rzeczywiście jesteś szalona, czy być może twoje reakcje są usprawiedliwione i logiczne w stosunku do tego, jak jesteś traktowana. Zresztą generalnie masz wrażenie, że twój partner uruchamia w tobie wszystkie najgorsze cechy, z których wcześniej nawet nie zdawałaś sobie sprawy i nigdy wcześniej się tak nie zachowywałaś. Jak to wygląda w zdrowym związku? Jeżeli byłaś kiedykolwiek w takim związku, jak opisałam przed chwilą, a teraz jesteś w zdrowym związku i porównasz sobie swój
poprzedni związek do obecnego, będziesz mieć wrażenie, że jesteś zupełnie inną osobą, że żyjesz w spokoju. Nie masz wątpliwości, że kiedy twój partner mówi, że idzie coś zrobić, to faktycznie tak jest. Kiedy masz jakieś wątpliwości odnośnie jego zachowania, no nie ucina rozmowy stwierdzeniem, że coś ci się pomyliło i jesteś szalona, ale wyjaśnia albo przynajmniej próbuje rozmawiać. Wasza relacja polega na wzajemnym szacunku do waszych uczuć i standardów, z którymi wchodziliście w ten związek i codziennie stajesz się lepszą wersją siebie przy tej osobie. Nie rezygnujecie z siebie. Ta oznaka jest bardzo nieoczywista i jej etymologia bierze się z przeświadczenia, że związki muszą być pełne poświęceń. W takim zachowaniu partner może zacząć rezygnować z części swoich pasji, zainteresowań, znajomych, mimo że wcale go o to nie prosisz. Często wychodzi z siebie, żeby zrobić dla ciebie coś super romantycznego, niczym z komedii romantycznej, jednak nie czujesz się z tego powodu dobrze, a raczej bardziej przytłoczona. Jak to działa w niezdrowym związku? Twój partner używa tych wszystkich poświęceń, aby mieć większą kontrolę i stosować wobec ciebie manipulacje. Niejako używa tych zachowań i poświęceń, żeby schować je do rękawa i wyciągnąć w chwili, kiedy potrzebuje tobą manipulować. Przykładowo, kiedy chce, abyś ty coś zrobiła, albo z czegoś zrezygnowała, a ty nie chcesz, on może wtedy powiedzieć: ja dla ciebie zrezygnowałem ze wszystkich hobby, znajomych, kota, psa i figurek, a ty nie chcesz nawet zrobić tej małej rzeczy? Albo w momencie, w którym komunikujesz mu, że nie chcesz się dzisiaj spotykać, bo chcesz chwilę pobyć sama. On nagle pojawia się pod twoimi drzwiami w pieprzonym kartonowym pudle z kokardką, wypełnionym twoimi ulubionymi galaretkami. Niby spoko, ale what the fuck? Uciekaj! Jak to działa w zdrowym związku? Partner nie rezygnuje z siebie. Jest samowystarczalną jednostką, która nie potrzebuje zewnętrznej stymulacji, aby funkcjonować. Nie wymaga tego również od ciebie. Partner pozostaje sobą przez cały okres związku. I ty też możesz. Jeżeli robi dla ciebie coś dobrego albo miłego, to nie stoi za tym żadna ukryta intencja, którą wyciągnie, aby później tobą manipulować. Robi to, bo po prostu cię kocha i samo uczucie zrobienia czegoś dobrego jest dla niego wystarczającą motywacją. Jak widzicie, różnica między zdrowym a niezdrowym związkiem często nie jest aż tak oczywista i łatwa do zdiagnozowania. Bardzo często wynika to z faktu, że partner zamiast dążyć do szczęśliwej, zdrowej i wartościowej relacji, dąży tak naprawdę do kontroli w związku i część sygnałów, które wskazałam w dzisiejszym filmie, mogą właśnie o tym świadczyć. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z cech, które charakteryzują zdrową relację, a które charakteryzują niezdrową, ponieważ kiedy rozpoznacie u siebie symptomy, będziecie w stanie po pierwsze przeciwdziałać im od razu, a jeżeli zdiagnozujecie je na późniejszym etapie waszej relacji, będziecie w stanie je leczyć. Z właściwą osobą możecie być szczęśliwi i odkrywać siebie na nowo przez cały czas trwania waszego związku, nieważne jak długo jesteście razem. I dokładnie tak samo jest z Plusem, który jest już z nami od 25 lat i odkrywa siebie na nowo, nie tylko za pomocą nowego logo, ale również daje wam dużo od siebie. 25 giga na 30 dni dla wszystkich klientów, a także 250 giga na 3 miesiące dla nowych i przedłużających umowę. Możecie więc podpisać lub przedłużyć umowę i zyskać 250 giga dodatkowego internetu. Pamiętajcie też, że 5G jest już we wszystkich abonamentach. Więcej szczegółów, jak aktywować dodatkowe 25 giga w linku pod filmem. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia niebawem. Pa!